Witam. Znajdujemy się w klubie Strefa G2 w Radomiu. Po mojej lewej 2/4 zespołu Vader. Witajcie. Cześć, Pająk, gitara. Cześć, Tomek, gitara basowa. Na początek dość łatwego. Jak czujecie się przed koncertem? No normalnie. Ja tak powiem, w stanie oczekiwania. W stanie oczekiwania. Jesteśmy prawie miesiąc w trasie, także normalnie po prostu, jesteśmy przyzwyczajeni. No właśnie, jesteście miesiąc w trasie, zaczęliście swoją nową trasę Black to the Black Tour. Powiedzcie mi, jak dotychczas są udane koncerty, czy publiczność się bawi, czy wy jesteście zadowoleni, jeżeli chodzi o wasze wykony? No jesteśmy bardzo zadowoleni, bo jakby sam pomysł trasy po mniejszych miastach już tak naprawdę urodził się 2 lata temu, wtedy kiedy graliśmy trasę urodzinową na 15-lecie wydania De Profundis. I już wtedy była to bardzo udana trasa. No i stwierdziliśmy, że na pewno chcemy wrócić i chcemy to powtórzyć jakby z kolejną płytą. I chyba nawet z tego co wiem, tego co pamiętam, to w bardzo podobnych miastach też jakby oscylujemy. Frekwencyjnie jest bardzo dobrze. Wczoraj właśnie my graliśmy w Krośnie, koncert był totalnie wyprzedany, część ludzi stała na zewnątrz, także no tylko się cieszyć. A jak plany na początek przyszłego roku? Będziecie nadal w Polsce, czy może wyjeżdżacie do Europy? Z tego co mi obecnie wiadomo, jest już zaplanowana, totalnie zabukowana trasa po Europie, też prawie miesiąc czasu, 20 kilka koncertów, to będzie cała Europa. Plus wyspy. I kolejna trasa już jest planowana, Bałkany i Skandynawia. No a może porozmawiajmy o początkach tego. Istniejecie już dobre kilka lat, żeby nie powiedzieć ćwierć dekady na rynku. Robicie swoje. Jesteście jakby wierni temu, od czego zaczęliście, tak? Wiem, że trochę muzyka wasza początkowo była lżejsza, powoli to się rozwijało do takich klimatów jak dzisiejsze. Powiedzcie, czy było ciężko na polskim rynku się przebić, wyjść na Europę i dojść do takiego pułapu, na którym jesteście teraz? Czy wiesz, no najlepiej to by się Piotr tutaj wypowiedział, ponieważ on był założycielem zespołu i on jakby tą najcięższą pracę wykonywał, no bo wiadomo, początki nie były łatwe, zwłaszcza za żelazną kurtyną, gdzie no, można było powiedzieć, tego typu muzyka była zakazana. No nie? Teraz jesteśmy wolnym krajem, możemy każdy robić co chce, wykonywać muzykę jaką chce i grać praktycznie w każdych miejscach. No nie? No wiadomo, początki były trudne, bolesne niekiedy, podejrzewam i zresztą ja też już kawał czasu też na scenie w miarę siedzę, więc patrząc nawet z punktu widzenia własnych działalności, własnych projektów, własnych zespołów, wiem jak to było w latach 90. końcówka, czy tam jeszcze wcześniejszych i tak dalej, i tak dalej. No ale cóż, no słuchaj, no mijają lata, zespół ma się dobrze, wciąż koncertujemy, wciąż jeszcze udaje nam się odkrywać nowe lądy, wydajemy kolejne albumy, jest okej. Wydaje mi się, że wiesz, że tą najtrudniejszą pracę już zespół wykonał, natomiast w tych czasach też nie jest łatwo, w takim sensie jakby mamy wolność, tak, ale jakby doba internetu i wszelkich portali społecznościowych jakby niekiedy sprawia problem ludziom, żeby jakby reagować w sposób właściwy na muzykę, tak jak kiedyś to było, nie? Owszem, ludzie przychodzą na koncerty, no ale trzeba się napracować, żeby z tych ludzi wyciągnąć te najlepsze, to co mają w sobie. No nie? W waszym odczuciu, w waszym spojrzeniu, jaki jest kontrast między fanami w naszym kraju, a fanami z reszty świata? Czy czujecie, że jednak u nas jest mniej ludzi, którzy was kojarzą, ponieważ żyjemy w takim kraju, w jakim żyjemy pod względem muzycznych klimatów? Czy jednak czujecie, że macie tutaj rzeszę oddanych fanów, którzy pójdą za wami w ogień? Szczerze mówiąc, nie zaobserwowałem czegoś takiego, żebyśmy nie mieli w Polsce fanów. Wszędzie są i ta trasa tak naprawdę jest jednym z tych przykładów, że nawet mimo tego, że zagraliśmy tą główną trasę Blitzkrieg, tak, w tych dużych miastach, to jednak warto pojechać do mniejszych miejscowości, bo tam też są fani, którzy czekają na nas. No niestety są teraz takie czasy, że często zespół musi wyjść, jak można powiedzieć, do klienta bezpośrednio.
Ale my się tego nie boimy i jest to naprawdę super zabawa. Stąd właśnie, no mówię, ta trasa jest bardzo dobrym tego przykładem, że warto grać, że są fani Vadera wciąż. Pojawiają się nowi, przychodzą ci starzy, którzy już są lekko siwiejący. Wczoraj naprawdę był taki przedział wiekowy, no niesamowity. Widziałem parę starszych panów, no i młodzież. Przychodzili z rodzinami, z dziećmi, wiesz, koszulki, wiesz. Czyli rodzinne eventy. Tak jest, dokładnie. No tak, wiesz, no, zespół już działa na rynku bardzo długo. I można powiedzieć, że jest takim bendem, który łączy pokolenia, no nie? Czyli ktoś, kto tam miał tam naście, może 10 lat, chyba naście bardziej wtedy, teraz już jest starszym panem, no ale cały czas jest, ma to w sercu i przychodzi na koncerty i zaraża też jakby, wiesz, kolejne pokolenie, własne dzieci i tak dalej, to jest super, to jest piękne. To powiedzcie mi jeszcze, powiedzieliście, że macie plany na początek roku, gdzieś tam na środek roku, na różne trasy, ale co zresztą 2013 roku? Czy są jakieś większe plany, jakieś podatkowe wejście do studia? No, w sumie tak naprawdę już rozważamy temat nagrywania kolejnego albumu. Powoli się tam, mam nadzieję, u Petera, u mnie też tlią jakieś patenty w głowie, pomysły. No studia chyba jeszcze nie mamy zabukowanego, natomiast no to nie jest jakiś tam wielki problem, nie? W każdym razie, no myślę, że w 2013 powinniśmy, nie wiem czy się uda wydać materiał, ale na pewno jakieś kroki zostaną, tak powiem... Przedsięwzięte, rozumiem. Dobrze, bardzo Wam dziękuję za ten wywiad. Życzę udanej sztuki, żebyście dalej łączyli te pokolenia i żebyście nie schodzili ze sceny, bo idzie Wam bardzo dobrze. Dzięki. Dziękuję.